Godzina 17.30 to jest punkt widzenia na antenie Polsat News. Ja się nazywam Grzegorz Jankowski. Witam Państwa ciepło i serdecznie. Kochani, oglądaliście przed chwilą spotkanie z wyborcami Donalda Tuska, lidera Platformy Obywatelskiej, które odbywa się w Rokitnicy w województwie wielkopolskim. Do tego jeszcze dzisiaj wrócimy generalnie do polityków, ale chciałem zacząć od tego, co wczoraj jeszcze, jak oglądaliście nasz program Punkt Widzenia. Jak kończyłem program, schodziłem stąd, to kierownik studia Tomek, tu siedzi kilka metrów ode mnie, a wydawca Łukasz Szaftański, czy na przykład dźwiękowiec, czy jeszcze Piotrek tutaj z obsługi studia, mówili do mnie coś takiego: Grzesiek, nie, za ostro. Wczoraj było za ostro, naprawdę było za ostro. No, zastanawiałem się, może mają rację faktycznie, może za ostro poleciałem, jeżeli chodzi o szkoły, jeżeli chodzi o agresję w szkołach, ale wiecie co, wychodzę z pracy, wychodzę na przystanek, dzwoni do mnie brat, starszy ode mnie, bardzo krytyczny człowiek i mówi: słuchaj, właśnie to jest to, tak, teraz w tej chwili się dzieje. Usiadłem w autobusie i pomyślałem, przeczytam wasze opinie. I kilka z nich. Posłuchajcie. Córka była prześladowana od 7 klasy podstawówki. Szkoła oczywiście nic z tym nie zrobiła. W sensie oprawcy nic nie zrobili. Oprawcom. Nawet rozmów nie było. Skończyło się depresją i 3-letnią terapią plus leki. Doskonale wiem, o czym pan mówi. Pozdrawiam. Kolejny. Mam córki w szkole. To, co się dzieje, przekracza ludzkie pojęcie. Dziewczyny tną się w toaletach. Sama miałam z córkami nieciekawe sytuacje. U jednej 2 paragrafy z kodeksu karnego wchodziły, u drugiej jest gnębienie psychiczne. Szkoła średnio potrafi cokolwiek. Rozmowy u pedagogów czy psychologów to bzdury. Nie ma kar. Jedną córkę oddałam do szkoły w chmurze, nie będę ryzykować. Ma pan rację, co do rodziców, ale szkoła teraz demoralizuje. Moja starsza córka nigdy nie zapomni, jak jej klasa zrobiła krzywdę psychiczną, po czym te same osoby skończyły klasę z czerwonymi paskami. Kolejny. Bardzo się cieszę, że porusza pan tematy tego rodzaju. Jestem nauczycielem z prawie 40-letnim stażem pracy. Dwukrotnie byłam dyrektorem szkoły. Zgadzam się z wieloma poglądami głoszonymi przez pana. Proszę jednak sprawdzić w prawie oświatowym, czy można ucznia niepełnoletniego skreślić z listy uczniów. Według mojej wiedzy jest to niemożliwe. Dyrektor może jedynie wnioskować do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły. A tak naprawdę w praktyce to nic nie może. Kary typu upomnienie przez wychowawcę dyrektora nagana są nieskuteczne. Uczniowie się z tego śmieją. Jeszcze jeden list. Panie Grzegorzu, żaden dyrektor szkoły publicznej nie podejmie działań, o których mówi minister Czarnek i pan. Chodzi o skreślanie agresywnych uczniów z listy uczniów. Mimo że ma do tego prawo. Jego dalsze bycie dyrektorem zależy od decyzji prezydenta, burmistrza, wójta, a nie od kuratorium. Nie zaryzykuje działań taki dyrektor przeciw bandytom w szkole, bo nie będzie dyrektorem. I kochani moi, kolejne historie. Mówiłem wczoraj o Bełchatowie. Pamiętacie historię? Kilkunastolatków pojechało za kolegą i go pobiło. Brutalnie go pobiło. Wyciągnęli go z autobusu. Czy on wyszedł z autobusu i go po prostu pobiło. Jakie konsekwencje? Policja zajęła się sprawą. Jakie konsekwencje? Szkoła nic. Mimo że się widzą na korytarzach szkolnych. Szkoła nie zareagowała, bo było poza szkołą. Tak mówiła matka tego chłopaka. Policja prowadzi dochodzenie, matka jedzie do starostwa powiatowego w Bełchatowie. Urzędnik odpowiedzialny za szkołę mówi: według matki, a nie mam podstaw, żeby jej nie wierzyć, po co pani to zgłaszała na policję, bo oni się będą mścić. No oni faktycznie wysyłają informację do tego chłopaka: wycofaj zeznania. W chamski sposób. Gdzie jest prokuratura? Dlaczego tych ludzi prokurator, na wniosek prokuratora sąd, nie odizolował, jak na przykład w Zamościu? W Zamościu mamy drugie pobicie. Wcześniej było morderstwo, teraz mamy już pobicie. Po Zamościu krąży plota, że jest zlecenie na dwóch uczniów. Nie wiem, czy prawdziwa plota, ale tak to chodzi. Lisewo Malborskie. Kochani moi, to dzisiejsza informacja. Znajdziecie ją w polsatnews.pl. Słuchajcie, grupa uczniów wyzywała na lekcji i znieważyła w sposób czynny nauczycielkę. Znieważyli ją w sposób czynny. Jest nagranie, które poszło do internetu, osławiony TikTok. I wiecie, jaka kara była od dyrektora? W Lisewie Malborskim. Karą była nagana. Panie dyrektorze, przecież ci uczniowie i wszyscy my tutaj się śmiejemy panu w twarz w tej chwili. Co to jest za kara? Dlaczego pan nie wyrzuci tych uczniów ze szkoły? Ma pan takie prawo. Nie mówcie mi, że co z nimi dalej będzie. Nas nie interesuje, co będzie z agresorami. Nas interesują ofiary. Panie dyrektorze, czy jest policja w Lisewie? Czy jest prokurator w Malborku? Przecież taki prokurator powinien wystawić do sądu wniosek o wyizolowanie tych uczniów. Są specjalne ośrodki, sądy mogą to zrobić. Panie prokuratorze w Malborku, udajecie, czy czekacie na kolejne nieszczęście, zamykając oczy? Nasi goście, pan profesor Wawrzyniec Konarski, witam pana serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. Oraz na łączeniu pan Marcin Paladę. Dobry wieczór, panie Marcinie.
Dobry wieczór. Ja mam mnóstwo, to jest w setkach liczone listów od naszych widzów w tej sprawie. Właściwie co list to kryminał. No i słyszymy, co się dzieje w tej chwili w Polsce. Absolutnie wychowanie naszych dzieci jest dramatyczne w tej chwili. Tak jak się zachowują w szkołach, biją często. 10% uczniów jest, to jest dane psychologa, który był u nas na antenie kilka dni temu, 10% uczniów jest cały czas nękanych fizycznie, 50% spotkało się z agresją, do tego dochodzi agresja psychiczna, nękanie psychiczne, które stało się podstawą w szkołach. Nauczyciele o tym piszą, że nic nie mogą, albo że udają, że zamykają oczy tak naprawdę na to. Co z tym zrobić? Naprawdę, bo tutaj państwo, samorządy właściwie zreiterowały. Gdzie jest policja? Gdzie jest prokuratura? Przecież to powinna być jedna z podstawowych spraw do ścigania w tej chwili. 14-16 lat, agresor, takiego trzeba usuwać z życia publicznego, panie profesorze. Tak, to jest dramatyczna sytuacja i zestaw generalnie różnych form agresji, które mamy okazję obserwować w szkołach, jest rzeczywiście zatrważający. Do tego dodajmy upadek języka polskiego, polegający na tym, że młodzież ta właśnie agresywna, często powyżej 12 na 14, 15 roku skupiając się, ale oczywiście i w starszym wieku, używa rynsztokowego słownictwa. To słychać na przystankach, słychać koło szkół. Ta agresja jest bardzo często widoczna i to jest oczywiście, co ja teraz mówię, konstatacja w jakimś sensie. Także dlatego o tym mówię, ponieważ zapytałem się paru moich znajomych językoznawców, co oni by z tym mogli zrobić. Oni nie bardzo wiedzą co, dbając o język polski, jednocześnie nie widzą szansy na jakieś instrumenty, które można byłoby tutaj zastosować, żeby z tą agresją, przynajmniej jeśli nie skończyć, to ją w jakimś sensie zmitygować. Myślę, że problem polega generalnie na tym, co widzimy także i w życiu szeroko pojętym dorosłym, mianowicie polskie prawo nie zawiera w sobie automatyzmu sankcji. Mówiąc krótko, istnieje bardzo dużo różnego rodzaju furtek w procedurach sądowych i również furtek wykorzystywanych szczególnie przez palestrę. Sądy pewne sprawy przeciągają, pewne sprawy nie mają w ogóle końca, albo jeśli mają, to po wielu latach, traci się wtedy pieniądze, czas, energię i oczywiście nerwy. To wszystko jest oczywiście obserwowane przez bardzo ludzi młodych, którzy sobie zdają świetnie sprawę, że system jest niewydolny i że wymaga radykalnych zmian. To oczywiście niestety jest zachętą do agresywnych zachowań. Ja podam taki przykład, który znam z czasów swojego dzieciństwa, czy tam wczesnego nastolactwa. Jeden z moich znajomych był nękany w innej klasie. Był nękany przez chuligana szkolnego, który ma taką opinię i parę osób się tego bało. Ten chuligan pobił tego mojego znajomego i proszę sobie wyobrazić, że w tym momencie jedyną osobą, która mogła wymierzyć sprawiedliwość, była matka tego pobitego, która nie panując nad nerwami, ja byłem tego świadkiem, przybiegła do szatni i zlała tego chuligana w taki sposób, że więcej on sobie na to już nie pozwolił. Przypadek inny, mój znajomy, którego córka chodziła na kung fu, powiedział jej wyraźnie, jeżeli ktoś cię zaczepi, będzie chciał cię w sposób nieprzystojny dotknąć, po prostu kopnij go z całych sił. To oczywiście jest agresja na agresję, nie o to chodzi w tym wszystkim, ale czasami czujemy się po prostu bezsilni, jeśli widzimy, że system prawny nie stoi na straży ofiar, natomiast dopuszcza różnego rodzaju formy mataczenia czy manipulowania ze strony tych, którzy powinni dbać o to, by ofiary w pierwszym rzędzie były objęte ochroną. Mam na myśli cały sposób procedowania, który widoczny jest w sądzie, także w sądach dla nieletnich. Moim zdaniem cały ten system jest źle zorganizowany i wszyscy, którzy są w naszej klasie politycznej, ponoszą za to odpowiedzialność. Mocne słowa profesora Konarskiego. Drodzy państwo, tak, to jest prawda. Bardzo często jest tak, że to ofiara potem wychodzi na agresora, że to ofiara potem jest skazywana i piętnowana. Bo ośmieliła się coś powiedzieć, bo dyrektor szkoły chciał mieć spokój, bo prokurator chciał mieć spokój, bo policjant chciał mieć spokój. Ja apeluję do państwa, do czynników władzy, apeluję do samorządowców, którym podlegają szkoły w tej chwili. Przyjrzyjcie się temu, co się dzieje w szkołach. Kochani rodzice, wielu z was rozpuściło swoje dzieci, doprowadziło do tego, że wasze kochane dzieci, najsłodsze, najmilsze, używają chamskiego, prymitywnego, rynsztokowego języka. Wejdźcie na czaty, na których są wasze 11, 10, 12, 13-letnie dzieci. Tam są dzieci, które używają po prostu wulgaryzmów. Tylko taki język składa się z wulgaryzmów często. Dyrektorzy, weźcie się do roboty. Policjanci, weźcie się do roboty. Prokuratorzy, weźcie się do roboty. To nie ma, że rozpoczniecie sprawę i ona trwa. Taki chłopak żyje w strachu w Bełchatowie kolejny tydzień,
bo trwa dochodzenie policyjne. To powinno się już być skończone. Prokurator, wniosek, izolacja, koniec do widzenia. Nie ma agresora w szkole. Dyrektor szkoły w Bełchatowie czy w Lisewie powinien usunąć te dzieci ze szkoły. Skreślić z listy uczniów. Pan Marcin Paladę. No to wszystko, o czym panowie mówicie, pan redaktor, pan profesor, jest zatrważające i pan redaktor przytoczył tutaj kilka przykładów świeżych. Natomiast ja mogę powiedzieć po swoim przykładzie. Przemieszczałem do liceum od połowy lat 80. Kiedy zamykam oczy, to przypomina mi się sytuacja, chodziłem do liceum Żmichowskiej w Warszawie, przy dosyć ruchliwej ulicy, przy placu Unii Lubelskiej. Pamiętam sytuację w lecie, kiedy były otwarte okna. To poza mówiącą do nas nauczycielką czy nauczycielem, słyszeliśmy tylko w przerwie, kiedy nauczyciel się nie odzywał, słyszeliśmy latające po klasie muchy. Nikomu do głowy nie przyszło, że można odezwać się, szepnąć do kogoś z ławki, rzucić papierem, wstać. I proszę sobie wyobrazić, że kilka lat temu, mam już teraz dorosłe dzieci, ale kilka lat temu, kiedy chodziłem na wywiadówkę, pamiętam spór, który wybuchł w klasie u mojego syna między wychowawczynią a częścią rodziców. Wychowawczyni przytoczyła przykład zachowania dużej części klasy, która w trakcie zajęć nie tylko ze sobą rozmawiała głośno. Chodziła po klasie, potrafiła wyjść z klasy, korzystać z telefonów komórkowych i to, co dla mnie było w tym wszystkim najbardziej szokujące, to było to, że duża część rodziców na tejże wywiadówce, i myślę, że ten przykład, który państwu przywołuję, mój osobisty, to nie jest coś, co jest odosobnione. Wielu być może, którzy nas dzisiaj oglądają, też mogliby odwołać się w swojej pamięci właśnie do tego typu sytuacji. Skończę. Proszę sobie wyobrazić, że duża część tych rodziców na wywiadówce winą za ten stan rzeczy, wskazując winnych, wskazywała wszystkich, tylko nie dzieci. Problemem było to, że dzieci są zestresowane, bo jest przeładowany program, bo jest szereg innych czynników, tak zwanych czynników życiowych. Natomiast to, że młody człowiek potrafi pyskować do nauczyciela, potrafi się, tak jak pan doktor mówi, używać wulgaryzmu w trakcie zajęć nawet, tak, przeszkadzać, to w tym okazywało się, że dla wielu tych rodziców nie było nic złego. To dowodzi z całą pewnością tego, że mamy do czynienia z kryzysem państwa, wielowymiarowym kryzysem państwa. To także dowodzi tego, że mamy z bardzo głębokim kryzysem, mamy do czynienia z bardzo głębokim kryzysem instytucji rodziny, autorytetu rodziców, relacji rodzice-dzieci, ale także z bardzo dużym czy potężnym kryzysem, jeśli chodzi o autorytet nauczycieli i profesorów. Za moich czasów, kiedy chodziłem do szkoły, kiedy studiowałem, między innymi moim wykładowcą był, kłaniam się, pan profesor Konarski, absolutnie pewne zachowania były niedopuszczalne. To wynieśliśmy z domu. Tego zostaliśmy nauczeni. Wobec tego, jak wygląda nauczanie w tej chwili, to w obrębie rodziny, jeśli mamy do czynienia z tego typu zachowaniami, które z całą pewnością są karygodne, niedopuszczalne, ale niestety są coraz bardziej zjawiskiem powszechnym. Dziękuję, panie Marcinie. Pan profesor Konarski, pan Marcin Paladę mówi bardzo wyraźnie. Kryzys instytucji rodziny, kryzys autorytetu rodziców. O ten autorytet duża część rodziców się w ogóle nie stara. Masz telefon, włącz sobie ten, wyjdź do pokoju i tak dalej, i tak dalej. Tak to wygląda. Się nie interesują własnymi dziećmi. Skąd ten kryzys się bierze? Ten kryzys się bierze z adoptowania akurat tych wzorców, które nie muszą być w danym momencie korzystne, bo takie są rezultaty. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której następuje bardzo daleko idąca pobłażliwość, a wiemy o tym, bo dzieci nasze, szeroko pojęte, używam oczywiście metafory, są dzisiaj, niezależnie od tego, że wzrósł poziom agresji, o czym wszyscy mówimy i czym się bardzo martwimy, to dzieci są bardzo pojętne, wiedzą doskonale, jakie mogą być ich prawa, wiedzą świetnie, co może im zrobić policja, wiedzą również, że mając telefon, mogą ten telefon wykorzystać jako potencjalnie nawet źródło wiedzy
o charakterze prawnym. To jest pewien paradoks, ale tak to wygląda. Jeżeli pan mnie pyta o to, jaki jest ten kryzys, tak, ja się zgadzam z panem Marcinem, że jest to dowód na kryzys państwa, ale celowo wcześniej powiedziałem o tym, że mamy poważny problem z systemem braku sankcji, automatycznej sankcji, bo w tym przypadku, albo w tych przypadkach, o których teraz rozmawiamy, te sankcje powinny być rzeczywiście automatyczne. Nie ma również, i to jest bardzo zła rzecz, ja też to miałem okazję stwierdzić, jest to już moja wiedza z autopsji, nie ma zbyt dobrej współpracy, jeśli chodzi o nauczycieli i rodziców. Rodzice są bardzo często przeczuleni na punkcie swoich dzieci, są oczywiście zapracowani, są zainteresowani tym, żeby się życie rodzinne skupiało ewentualnie w soboty i w niedzielę, ponieważ pozostałe dni są zajęci wykonywaniem pracy, która dzisiaj wynika oczywiście z hołdowania to temu, co się nazywa najbardziej potocznie mamoną. Krótko mówiąc, mamy sytuację do czynienia następującą. Trzeba byłoby w tej kwestii zastanowić się przy współudziale kilku ważnych kategorii zawodowych. Jak pan wie, to jest jeden z moich sposobów, o charakterze pewnych recept na to, co robić, kiedy jest kryzys. Otóż istnieje olbrzymia potrzeba współpracy takich specjalistów, jak oczywiście cała nawa polskiego prawa, a więc i sędziowie, i prokuratorzy, ale oczywiście i adwokaci. Do tego dochodzi niezwykle ważna rola psychologów i ludzi, którzy zajmują się terapiami, szczególnie dzieci. Do tego musimy dodać oczywiście również i sferę lekarską. Istnieje, krótko mówiąc, potrzeba ogólnopolskiej dyskusji na temat tego, co możemy zrobić z sytuacją tego typu zapaści, jeśli chodzi o modele wychowawcze, bo to jest forma pewnej zapaści. Tak jak powiedziałem, moje oskarżenie jest mocne, ale twierdzę, że w ciągu tych 30 kilku lat polskiej transformacji te sprawy zostały poniechane, ponieważ oddaliśmy się bardzo mocno tendencją wynikającym z tego, że mamy się bogacić, że mamy stawiać się społeczeństwem nowoczesnym, cokolwiek by to miało znaczyć, i że mamy doprowadzić do sytuacji, w której staniemy się równoprawną częścią całego kontynentu. I puentując to wszystko, ja osobiście nie chcę też być naiwny. Uważam, że bardzo często dokonujemy jako wyborcy wyborów, których potem się wstydzimy. To też notabene, wchodzę na obszar, którym zajmuje się pan Marcin, mamy do czynienia z bardzo dużym stopniu, znaczącą rangą absencji wyborczej, co oznacza, że bardzo wiele osób jest w dużym stopniu wyalienowanych względem instytucji państwa, co też powinno skłaniać tych, którzy rządzą, ale i tych, którzy są w opozycji, do zastanowienia się, dlaczego mamy wciąż w Polsce tak wysoką absencję wyborczą, która prawdopodobnie wynika z braku wiary w to, że polskie państwo może się zmienić. To wszystko obserwuje młodzież. Młodzież jest inteligentna, bardzo szybko przyswaja nowe technologie, umie się nimi posługiwać i w tym momencie już nie nauczyciel, nie rodzina staje się dla nich autorytetem, ale właśnie to, co zawarte w smartfonie. Panie Marcinie, czy musimy przyznać sami przed sobą, my Polacy w tej chwili, że mamy zapaść, tak jak powiedział pan profesor, jeśli chodzi o wychowanie nowych pokoleń, mamy ogromny kryzys, który dotyczy młodzieży, a jest spowodowany przez nasze pokolenie tak naprawdę. I powinniśmy podjąć radykalne środki, żeby to uzdrowić, bo inaczej to pokolenie nowe, jak wejdzie w dorosłe życie, nie utrzyma naszego państwa. Zdecydowanie mamy do czynienia z kryzysem. To jest dostrzegalne na poziomie rodziny, na poziomie wspólnoty. To jest dostrzegalne na poziomie wspólnoty samorządowej. Natomiast problem polega na tym, że w natłoku bardzo często rzeczy nieistotnych, którymi zajmuje się polska klasa polityczna od lewicy do prawicy, te naprawdę kluczowe kwestie nie są na porządku dziennym. Znaczy nie są przedmiotem troski i zainteresowania ze strony klasy politycznej. Tych porzuconych, a istotnych dla naszego funkcjonowania, dla naszej egzystencji tematów przez klasę polityczną jest bardzo wiele. I tutaj, jak mówiłem we wcześniejszej wypowiedzi o kryzysie instytucji państwa, kryzysie autorytetów szerzej, w tym nauczycieli, to trzeba to wszystko spiąć klamrą, że ci, którzy są naszymi przedstawicielami suwerena, mam tu na myśli władze samorządowe, ale też władze na szczeblu centralnym, posłowie, senatorowie, ministrowie i tak dalej, to fakt, że mamy do czynienia także z głębokim kryzysem, jeśli chodzi o właśnie przedstawicielstwo. To znaczy mamy klasę polityczną taką, jak ona jest i to skutkuje tym, że ta klasa polityczna wybrana przez suwerena koncentruje się, tak jak powiedziałem, na sprawach bardzo często trzeciorzędnych, z konsekwencjami takimi, że w perspektywie 5, 10, 15 lat, jeśli nie w tej chwili nie dojdzie do zasadniczych zmian, choćby
w tej materii, o której rozmawiamy, no to będziemy mieli do czynienia z jeszcze bardziej przerażającymi scenami, które pan redaktor dzisiaj tylko zdawkowo nam zaserwował. Dziękuję panie Marcinie i zostały nam 2 minuty. Panie profesorze, wchodząc do studia, mówił pan o mowie nienawiści. Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Polityków mowie nienawiści. Marcin Paladę mówi, mamy klasę polityczną, jaką mamy. Jaką mamy klasę? No ja już o tym mówiłem, ale przypomnę, ja przed dokładnie 12 laty stworzyłem rejestr pewnych cech polskiej klasy politycznej, mówiąc, że jest ona objęta obsesją reelekcji, mówiąc o tym, że wierzy w sondażokrację, że mamy do czynienia z partiami, które są albo kartelami, albo partiami doktrynerskimi i że mamy do czynienia z zjawiskiem, które nazywam roboczo politycznym rentierstwem. To wszystko jest dowodem na to, że mamy do czynienia z sytuacją, co następuje osmoza szeroko pojętych działań politycznych wykonywanych przez tych, którzy są naszymi reprezentantami, a na przykład interesami konkretnych grup biznesowych, które oczywistych powodów chcą na przykład przeforsowania prawa na ich korzyść. Taka sytuacja psuje państwo i jeżeli nie będziemy w stanie dokonać fundamentalnej zmiany, na przykład poprzez mobilizację tych, którzy pozostają w domach w czasie wyborów, to te zmiany będą zawsze raczkujące. Mamy w zasadzie dzisiaj już dużą wiedzę o tym, kto nami rządzi i o tym, kto jest w opozycji. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że nasz wybór bez takiej istotnej mobilizacji oddolnej jest wyborem jałowym i te najbliższe wybory dlatego są oczywiście tak bardzo ważne. Drodzy Państwo, no smutne tematy. Dziękuję naszym gościom. Na łączeniu pan Marcin Paladę oraz studio w Warszawie pan profesor Wawrzyniec Konarski. Dziękuję serdecznie. Kochani moi, kochani widzowie, do tematu będę wracał codziennie praktycznie. Może już nie będę tak się denerwował, bo to faktycznie szkoda nerwów. Ale musicie jako rodzice, musicie jako dyrektorzy szkół, jako prokuratorzy, jako policjanci, musicie uznać jedno. Jest źle. Jest kryzys potworny. Profesor ma rację. Zaganiani za pieniędzmi, za kasą, za mamoną, za wszystkim itd. itd. Nie widzimy w ogóle własnych dzieci. Pozwalamy im na wszystko. A wasze dzieci idą do szkoły i mówią, że jak są pytane, to one nie mogą odpowiadać, bo one mają stres. A może jeszcze do sądu pójdą. Dobrze, za 6,5 minuty po reklamach kolejna część programu, a w niej o tym, czy praca zdalna ma w ogóle sens, między innymi. Już w sobotę. Debatę tygodnia o 19.50 poprowadzi Grzegorz Jankowski. RTV Euro AGD. Rata gratis na cały asortyment i super ceny na tysiące produktów. Lodówka Candy z ratą gratis za 1709 i smartfon Samsung z ratą gratis za 759 zł. W sklepach i na euro.com.pl. Na ból kręgosłupa weź Mel. Mel likwiduje stan zapalny i zwalcza ból na dłużej. Nie obciąża żołądka. Mel. Masz prawo żyć bez bólu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Being a Mandalorian is not just learning about how to fight. You have to know how to navigate the galaxy. This is the way. Mandalorian. Disney Plus. Znowu bym coś zjadł. Od Monsieur? Z Polski? Kamarusy na wszystkich! Sekonski na każdego! Znowu bym coś zjadł. Citroen C3. Życie jest piękniejsze w kolorze. Zyskaj do 9000 zł oraz skorzystaj z atrakcyjnej pożyczki 0%. Kolekcja Rally Cars po raz pierwszy na rynku. Zbierz modele słynnych samochodów rajdowych mistrzów. Kołowczyc, Leb, Tanak, Ogier i inni z pierwszym numerem magazyn i metalowy model Toyota Yaris WRC. Tylko 14,99 już w kioskach i na deagostini.com. Deagostini. Parówki z Doliny Dobra są bez konserwantu. Z polskiego mięsa, z naszych własnych hodowli. Pól i pasz. Parówki tak dobre, że nie potrzebują konserwantów. Mówią,
może Ketonal jest tylko na ból zęba? To nic, dla mnie idealny na ból głowy. Że jest tylko na silny ból? Nieprawda, to lek na zwykły ból. Dla mnie sam raz na te dni. A ja polecam Ketonal, bo to niezwykły lek na różne bóle. I bez recepty. Ketonal bez recepty ma zoptymalizowaną dawkę ketoprofenu i szerokie spektrum działania na różne rodzaje bólu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ketonal. Mój niezwykły lek na zwykły ból. Pora na bonus Bobra. Weź swój bonus! Zbieraj naklejki za zakupy w Obi i wymieniaj je na rabaty. Teraz czeka na ciebie 5, 10, a nawet 15% rabatu. Skorzystaj z bobrowych bonusów. Zrobisz to z Obi. Wydech przerdywiały. Sam jak pan zobaczy. Praca bez odpowiednich narzędzi w firmie jest bez sensu. Otwórz firmę z mBankiem i zyskaj konto z pakietem narzędzi dla firm. mBank. Przedsiębiorco, zyskaj. Teraz możesz oszczędzić nawet 2200 zł przez 2 lata. Niezłą okazję trafiliście z tym prezentem. Na Allegro kupiliśmy. A, to nie korzystałam z Allegro. To sprawdź darmowy Smart na Start. A ja czuję się pewnie, jak są darmowe zwroty. Smart na Start tak mają. A ja jestem spokojniejsza, jak mam darmowe dostawy. To w Smart na Start tak mają. A ty słyszałaś, jak w tym Smart na Start mają? No a jak mają? Sposoby na oszczędzanie mają. Wypróbuj Allegro Smart na Start dla nowych klientów i oszczędź nawet 115 zł. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Kiedy to zobaczysz, nie zgodzisz się na mniej. Oszczędzaj energię i pieniądze z oknami dachowymi Velux. Velux. Każda dawka Biostiminy to dodatkowe zasilenie układu odpornościowego. Zwiększa ilość przeciwciał, które likwidują wirusy. Biostimina. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Sprawdźmy, dlaczego MagVit Forte D3 tak dobrze się przyswaja. Połykamy małą tabletkę. Uwaga, to tabletka dojelitowa, która mija żołądek i uwalnia składniki w jelicie cienkim, czyli tam, gdzie magnez wchłania się najefektywniej. Mamy też witaminę D3, która zwiększa jego przyswajanie i ona też wchłania się w jelicie cienkim. I wystarczy jedna tabletka dziennie. MagVit Forte D3, tabletka dojelitowa. Przyswajanie wyjaśnione naukowo. Dbanie o bezpieczeństwo? Nie macie sobie równych. I to właśnie dla was w aplikacji Moje ING jest strefa bezpieczeństwa z dodatkowymi innowacyjnymi zabezpieczeniami. Nowość. Weryfikacja behawioralna. Róbcie swoje bezpiecznie. Narastający ból gardła? Szybką ulgę w bólu przynosi... Fiorda! Maxim-D! To unikalne połączenie naturalnych składników, których siła redukuje ból gardła i przywraca komfort działania. Fiorda Maxim-D. Moc natury na ból gardła. Poczuj klimat American Soul, gdzie wszystko ma swój rytm i smak. American Soul. Tylko w KFC. Słowo. Teraz w Play na kartę nawet 2000 GB za darmo przez rok, a w tym 200 GB na start. Włącz w aplikacji Play 24, bo w Play płacisz mniej. Play. Punktu widzenia, część druga, Grzegorz Jankowski, witam serdecznie. Piszecie do mnie cały czas, drodzy państwo, po tej pierwszej części sporo listów, sporo wpisów na Messengerze głównie, ale też i na Twitterze. Pani Kasia. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Oglądam, słucham i postanowiłam się podzielić tym, co stało się w szkole, w której ja pracowałam. Otóż nauczyciel, który zwrócił uwagę uczniowi klasy szóstej, został przez niego uderzony przez tego ucznia w twarz, a następnie rzucił w nauczyciela śniadaniówką. Dyrektorka szkoły kazała nauczycielowi przeprosić ucznia, że zwrócił mu uwagę. Uczeń nie poniósł żadnych konsekwencji swojego czynu. Jak tak ma wyglądać szkoła, to niedługo nie tyle dzieci będą się bały iść do szkoły, ale także nauczyciele
do pracy. Ja takich listów od nauczycieli mam bardzo dużo, bardzo dużo, w których no, przyznają się często do bezradności, do tego, że nic nie można, do tego, że jak przychodzi uczeń, nie można go wezwać do odpowiedzi, bo on ma stres, bo on ma swoje prawa, bo nie można sprawdzianu zrobić, bo oni też mają swoje prawa. I jak mówi profesor Chwedoruk, przychodzą do szkoły komitetu oszalałych matek, rodziców tak naprawdę, które stają za swoimi dziećmi, które nie widzą w ogóle absolutnie problemu, no a potem dochowamy się takiego pokolenia, kochani moi, wam się wydaje, że wasze dzieci są takie piękne, wspaniałe i tak dalej. Są piękne i wspaniałe. Ale będą mądre tylko wtedy, kiedy wyznaczycie im odpowiedzialność, granice, wtedy, żeby kiedy one będą odpowiadały za swoje czyny i kiedy włożą ogromny wysiłek w naukę. Bo jak nie włożą tego wysiłku w naukę, no to wiesz co. Wiecie co. Dobrze, nasi kolejni goście, o pracy porozmawiamy. Panowie Mikołaj Zając, prezes Conperio, ekspert rynku pracy. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pan Kamil Sobolewski, główny ekonomista, pracodawca RP. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Panowie, rozmawiamy po wpisie Cezarego Kaźmierczaka na Twitterze, czy to było na Facebooku, już nie pamiętam, w którym on napisał coś takiego. O pracy zdalnej mówimy, że że są tacy zawodnicy, którzy pracują na pracy zdalnej na pełnym etacie dla jednego pracodawcy, a potem też na, w cudzysłowie, na pełnym etacie, czyli w pełnym wymiarze godzin, kurs na działalności gospodarczej, też zdalnie dla innego pracodawcy. I pytanie jest takie, czy w ogóle praca zdalna ma jakikolwiek sens? Zaczyna pan Zając. Jak najbardziej. To znaczy ja ten przypadek znam, kojarzę, słyszałem o nim wcześniej. Mieliśmy przyjemność współpracować z firmą zatrudniającą programistów, tych takich osławionych 15 tysięcy. I usłyszeliśmy od właścicieli firmy, że ta praca jest nudna, powtarzalna, odtwórcza w pewnym sensie. I często na tej pracy zdalnej zdarza się, że ich pracownicy wykonują dodatkową pracę właśnie dla innych podmiotów i podwójnie w ten sposób zarabiają. Co nie zmienia faktu, że pomimo tych pojedynczych, powiedzmy sobie, patologii, które występują, to ta praca zdalna wydaje się być świetnym rozwiązaniem, o ile pracodawcy będą na nią gotowi. Czy będą w stanie zapewnić środowisko, w którym będą w stanie temu pracownikowi i zaufać, a u nas często zaufanie wiąże się niestety z tym, żeby zweryfikować, w jaki sposób to, ten czas został wykorzystany. No ale to w takim samym razie pytanie do pana Sobolewskiego. Czy praca zdalna ma sens? Bo ja w takie zaufanie to ja tak trochę nie wierzę. Znam życie dobrze i wiem, że każdy myśli o tym. Pracodawca myśli o tym, żeby jak najwięcej zarobić i pracobiorca też myśli o tym, żeby jak najwięcej zarobić. I nie widzi, to zrobię to, tamto, wam to i tak dalej. Ja myślę, że tak jak nóż ma sens, mimo że zdarzy się zawsze zawodnik, który użyje tego noża w bardzo niecnym celu, tak samo inne narzędzia mają sens, nawet jeżeli znajdziemy anegdoty, które wskazują na to, że było źle. Skoro w Polsce pracuje 17 milionów ludzi, nie wiem ile dokładnie na pracy zdalnej, ale to są na pewno miliony osób, no to na pewno będziemy mieli anegdoty wskazujące na to, że część z tych osób nadużywa swoich praw pracowniczych. Pamiętajmy, że wpis Cezarego Kaźmierczaka wzbudził emocje głównie dlatego, że sugerował jakby zawłaszczenie pracownika przez pracodawcę. To jest trochę taka logika, może rodem z lat 90., właściwa dzisiaj pewnie bardziej ludziom albo starszej daty, albo ludziom, którzy powiedzmy wyrośli w tych dawnych standardach. Ja myślę, że ludzie, pracownicy, ale wszyscy ludzie chcą być potrzebni. I siedzenie w pracy przez 8-9 godzin dziennie to jest okazja do tego, żeby się w jakiś sposób zrealizować. I nowoczesne działy kadr, nowocześni menadżerowie powinni w taki sposób z tymi swoimi ludźmi rozmawiać, żeby zjednoczyć się wokół wspólnych celów, żeby im pokazać wyższe dobro, które jest realizowane. Bo do pracy, wbrew temu, co wielu ludzi myśli, nie chodzimy tylko i wyłącznie po pensję. My do pracy chodzimy głównie po to, żeby stworzyć produkty, towary, usługi, które dzięki naszej pracy powiększą dobrobyt społeczny. Nie da się zużyć produktów, których nikt nie wyprodukował. I naszą główną rolą jest stworzenie tych produktów, pokazanie tego wyższego dobra w każdej pracy. Czasem to jest trudne, bo praca jest mało namacalna, ale pokazanie tego wyższego dobra, po co my to wszystko robimy, to jest zadanie menadżerów, to jest zadanie mądrych pionów zarządzania zasobami ludzkimi, a nie kadr, które siedzą z linijką i odmierzają czas pracy. Jeśli to się uda, to pracownicy dlatego, że się starają, że ale chcą być potrzebni. Ależ panowie mówicie taką korporacyjną mową, straszną mową, wyższe cele, kiedy przychodzicie do pracy i tak dalej. A wie pan, że jak ludzie przychodzą do pracy, to często na przykład, a ostatnio przypadek jest taki, w pewnej firmie dano czekoladkę jako wynagrodzenie i gratyfikację, znaczy takie uhonorowanie pracy. Jak ci ludzie
ludzie mają myśleć o tym, że oni przychodzą do wyższej pracy? No to jest wspaniała gratyfikacja. Przecież otrzymali. No skoro mamy owocowe wtorki, to dlaczego nie mieć czekoladowych dni pracownika? To było wspaniałe? Oczywiście. A dlaczego nie dać tym ludziom premii na przykład? Żartuję. No oczywiście ten sposób gratyfikacji nie był wystarczający. A też popatrzmy z drugiej strony. Nie był żenujący, powiedzmy sobie to oczywiście, szczerze. Oczywiście, że tak. A czy jest tak? Teraz z punktu widzenia pracownika w takim razie popatrzmy na to. Bo ludzie, jak mi się wydaje, w ten sposób działają. Jeżeli pracodawca nie widzi, biorę dwie roboty. Dobrze, biorę dwie roboty, bo być może za mało są ludzie opłacani. Bo być może widzą, że firma ma na przykład dochody, a oni nie dostają premii, tylko czekoladkę na przykład zamiast kasy. No, ale to nie jest do końca uczciwe wobec tego pierwszego pracodawcy. Gdyby pracowali stacjonarnie w tej sytuacji, no to nie mogliby wziąć tej drugiej roboty, nie mogliby wziąć za nią wynagrodzenia. Jeśli to wynagrodzenie cię nie satysfakcjonuje, a masz innego pracodawcę, który zapłaci więcej, to przejdź do niego. Ja podam inny przykład. W 2021 roku mieliśmy 22 miliony zwolnień chorobowych. W 2022 mamy 27. Mamy przyrost o 5 milionów zwolnień chorobowych. Dlaczego? Bo chorujemy. Przepraszam, teleporady źle wymówiłem. Jest bardzo duże zainteresowanie zwolnieniami chorobowymi i tutaj do tego tematu też nawiążę, bo to z mojego poletka. Ale on się poniekąd wiąże z pracą zdalną, z uczciwością i rozliczaniem pracy pracowników. I ten przyrost jest gigantyczny. I oprócz tego, że mamy gigantyczny przyrost, to mamy też cały rozrost usług, które są z tym związane. W tej chwili już nie musisz nawet dzwonić do lekarza, tylko wypełniasz formularz od kiedy do kiedy, wpisujesz konto do tego, żeby przelać pieniądze i jesteś chory. To w takim razie ja pana zapytam, pan Mikołaj Zając, czy to jest tak, że my oszukujemy swoich pracodawców, biorąc lewe L4? Tak. Tak? Takie sytuacje mają miejsce i to jest fakt. To jest nasza narodowa choroba. Bierzemy L4, bo nie chce nam się robić, bo dostajemy te 80% chyba i tak dalej. Albo możemy pójść gdzie indziej popracować jeszcze? Popracować nie w takiej dużej mierze. Część osób po prostu wykorzystuje ten czas, żeby w tej pracy nie być. Są osoby, które kalkulują na przykład, kiedy im się bardziej opłaca w pracy być, a kiedy nie być. Mamy pracowników, którzy pokazują na przykład zeszyty, w których mają zapisane, który tydzień kompensuje im się koszt dojazdu do pracy, a w którym tygodniu będą w tej pracy, bo im się nie kompensuje i bardziej im się opłaca. Jak to wyliczają sobie, że na przykład za drogo jest transport taki i wtedy nie przejeżdżają do pracy i biorą L4 wtedy? Dokładnie tak. Mamy też przykład zakładu, w którym na magazynie był wyspecjalizowany Excel, w którym sobie wyliczali, czy wraz z premiami nad godzinami ten czas pracy bardziej im się opłaca spędzić na chorobowym, czy może jednak do tej pracy przyjść. Kochani widzowie, jak to jest, powiedzcie, czy bierzecie lewe L4? Mówimy otwarcie. Bierzecie lewe L4? Lekarze, powiedzcie nam, wypisujecie lewe L4? Bierzecie za to kasę? 120 druków wystawione przez jednego lekarza dla jednego podmiotu w ciągu jednego miesiąca. Jednego podmiotu, czyli jednej osoby? Jednej firmy. Jednej firmy. Czyli była jedna firma, z której pracownicy korzystali u jednego lekarza, tak? 120 druków w ciągu miesiąca i ten proceder się powtarza. Oj, ja nawet nie wiedziałem, że jest taki duży problem ze lewymi L4. Czyli tak, bierze taki L4 na przykład, bo mu się nie opłaca iść do pracy i tak ZUS zapłaci. Czy tam pracodawca przez pierwszy miesiąc chyba płaci, tak? Przez pierwsze 33. I potem ma na przykład może remont w domu zrobić. Ależ to jest oszustwo. No właśnie, ja bym powiedział tak. Stosujemy odpowiedzialność zbiorową na podstawie anegdot i wysnuwamy bardzo daleko idące wnioski. Ja się nie do końca zgodzę, że podjęcie przez pracownika, który już ma etat, pracy na przykład pół drugiego etatu jest nieuczciwe i niezgodne z umową o pracę. To zależy od umowy o pracę. Jeżeli pracodawca pierwszy zastrzegł sobie, że pracownik ma podejmować nowe umowy o pracę wyłącznie za jego wiedzą i zgodą, no to wtedy taki zapis w umowie o pracę jest i wtedy faktycznie jest to złamanie tego zakazu z określonymi konsekwencjami prawnymi. Natomiast też nie można karać ludzi, którzy po prostu mają potrzeby finansowe, bytowe, którzy, nie wiem, spodziewają się dziecka i chcą, zanim to dziecko się urodzi, jeszcze trochę na tą okoliczność zarobić. Nie można ich karać, wrzucać do jednego worka i mówić, że każdy, kto pracuje na dwa etaty, jest nieuczciwy. Uważam, że są też ludzie, którzy nie używając pracy zdalnej, pracują na więcej niż jeden etat. To się zdarza bardzo często. Niestety zdarza się również, że ludzie, którzy pracują na jeden etat, mają tak dużo nadgodzin, że też bywają przepracowani. I tu dochodzimy do zwolnień lekarskich, bo coraz więcej jest objawów wypalenia zawodowego w naszym kraju. Pan przywołał tutaj liczbę zwolnień lekarskich w zeszłym roku, ale warto wspomnieć, że liczba dni zwolnienia lekarskiego w zeszłym roku wcale nie przyrosła. To, co się stało, pojawiło się więcej zwolnień krótkotrwałych. Ile one są? Krótkotrwałe to ile? Te krótkotrwałe zwolnienia to były jedno-, dwu-, trzydniowe, które przyrosły bardzo w zeszłym roku. Natomiast nie wiem, czy panowie wiecie,
Średnie zwolnienie lekarskie, takiego, można powiedzieć, każdy pracownik w Polsce bierze średnio ponad 36. 3 tygodnie zwolnienia w roku. Każdy natomiast przeciętnie 3 tygodnie w każdy zwolnieniu? Przeciętnie ponad 36 3 tygodnie. Dni. Natomiast spośród tych osób, które decydują się naprawdę wziąć to zwolnienie, czyli nie licząc tych osób, które nie biorą cały rok zwolnienia lekarskiego, średni czas pobytu na zwolnieniu lekarskim to jest między 30 a 40 dni. On się waha w różnych latach trochę różnie. Czyli żebym złapał w takim razie. W przypadku Niemiec 20. Przeciętny Polak jest między 30 a 40 dni w roku na zwolnieniu. Dobrze zrozumiałem? Nie. Przeciętny Polak jest 17 dni w roku na zwolnieniu, ale spośród tych Polaków, którzy wzięli chociaż jeden dzień zwolnienia, średni czas zwolnienia wynosi, uwaga, 30 do 40 dni. Czyli te 17 wlicza się również we mnie, do mnie, kiedy ja nie wziąłem w ogóle zwolnienia. Tak jest. Mhm. I dlatego ta średnia wypada tak nisko. A więc mamy prawdziwy problem, tak? Mamy przepracowanych ludzi, którzy w różne sposoby sobie radzą. I ja nie powiedziałem tego z powodu zakochania w korporacji, tylko naprawdę tak uważam, że jeżeli człowiek, czy to w urzędzie, czy to w szkole, czuje misję, czuje, że jego praca ma sens, czuje, że w tej pracy jest doceniany, to chce pracować, oczywiście nie ponad siły. Panowie, a tutaj reżyserka mnie jeszcze pyta, bo ogląda pilnie nasz program, czy to dotyczy tylko ludzi, którzy mają umowę o pracę, te zwolnienia, bo jak jest z tymi, którzy nie mają umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i tak dalej? No ci, którzy nie mają umowy o pracę, w naturalny sposób, na przykład pracują na czarno, w naturalny sposób się do tych osób nie zaliczą. Jeżeli ktoś prowadzi własną działalność gospodarczą, również ma prawo do zwolnienia lekarskiego, chociaż to potrafi być kwestionowane przez ZUS. Na przykład w przypadku pań, które mają działalność gospodarczą i decydują się na ciążę i w trakcie tej ciąży potrzebują urlopu. Mamy przypadki i sytuacji, kiedy ciąża skończyła się 2 lata temu. Pan Kamil Sobolewski, mówi, pytanie jeszcze do pana takie. A zasiłku z ZUS-u nie ma. Czy my, Polacy, kantujemy na umowach na L4? Na pewno, panie redaktorze. Tylko pytanie jest, czy to jest zjawisko masowe, patologiczne. No 2 razy więcej niż Niemcy, jak mówił pan tutaj obok. Nie, 2 razy, 20 dni to jest średni czas przebywania osoby, która bierze zwolnienie lekarskie na zwolnieniu w Niemczech, a 30 dla mężczyzn, 40 dla kobiet to jest w Polsce. Więc to nie jest jakaś taka skrajna patologia. Myślę, że nie można osądzać wszystkich pracowników w Polsce, spośród których ja bym się założył, że większość pracuje uczciwie, nie myśli o lewych zwolnieniach i udawaniu pracy w trakcie pracy, z 10 czy 20% osób, większość? Które jadą po bandzie. Ale jakie większość? Jeżeli 17 milionów osób, jak pan powiedział, pracuje, a wziętych jest 27 milionów zwolnień, no to większość bierze zwolnienia w takim razie. Tak? I ale to wzięcie zwolnienia jest dowodem patologii, dowodem oszustwa. Nie, oczywiście, ktoś może mieć COVID, ktoś ma inną chorobę i tak dalej, ale my wszyscy tu wiemy. Starzejemy się jako społeczeństwo, to musi przyrastać. Nie? Duża część zwolnień jest lewych. Tak, to na pewno. Dobrze, to w takim razie powiem w imieniu pracowników, słuchajcie. Dobrze, idę na zwolnienie, bo przepraszam bardzo, ale płacicie takie pieniądze, że mi się opłaca pójść na zwolnienie. Bo ja widzę, ile wy zarabiacie w firmie, na przykład w firmie u mojego szefa. Widzę, że kupił sobie nowego Mercedesa, kupił sobie nowy samochód, coś tam. Mógłby mi dać 1000 zł więcej, a nie daje. A wtedy bym pracował jak normalny człowiek. Nie, jest to prawda. Nie? Obsługujemy w tej chwili około 170 podmiotów od 20 do 30 tysięcy osób zatrudniających i one mają całą rozpiętość zarobkową. Od w zasadzie, nikt nie pracuje za minimalną krajową, bo takich pracodawców w zasadzie nie ma w tej puli. Są też pracodawcy, którzy płacą... Jak to pula? Bo pyta się nasz widz pewnie w tej chwili. Pracowników, którzy są... Gdzie są, w jakiej puli są ci pracownicy? Którzy? Ci, którzy nie pracują za minimalną, tylko mają więcej. Ja nie spotkałem się, żeby którykolwiek z moich zleceniodawców płacił minimalną krajową. Jeśli, bo przecież wszyscy znają mediany zarobków, wszyscy pracują w jakichś dużych aglomeracjach. Zmiana pracy to jest w zasadzie na przykład na Śląsku przejechanie jeden przystanek dalej i już pracujesz w innym zakładzie. Czyli jeśli tam te zarobki znacznie by odstawały, no to zmiana pracy jest kwestią chwilową. Pracujemy również dla podmiotów, które zatrudniają pracowników, którzy zarabiają po kilkanaście tysięcy złotych jako pracownicy fizyczni, wykonując pracę na przykład bardzo skomplikowane spawania i zarobki nie mają bezpośredniego przełożenia na skłonność do chorowania. Nie, to nie chodzi o to. Chodzi o coś zupełnie innego, bo w jednym zakładzie pracy, nie wiem, dostanę 4 tysiące, 3,5 tysiąca złotych, a w innym dostanę raptem 500 więcej i to jest dużo się wydaje, panowie. Ale tak naprawdę 3,5 czy 4 tysiące to w Polsce, szczególnie w dużych aglomeracjach, to jest żadna kasa. Być może powinniśmy pomyśleć o przełamaniu tego, żeby ludzie zarabiali w tej chwili na przykład nie płacić im 3,5-4 tysiące, tylko 6-7 tysięcy na stanowiskach kasowych na przykład i tak dalej. No ja bym raczej miał inne rozwiązanie, to znaczy... Ha, ale macie węża w kieszeni, tak? Ustalić takie, nie, płacić więcej, ale nie płacić więcej, czy się stoi, czy się leży, czy człowiek przychodzi do pracy, czy nie, jak się stara, tylko płacić premię. Ustalić pracownikom uczciwy system premiowy. No ja się wywodzę z branży finansowej.
w której efekty pracy w ogromnym stopniu przekładają się na wyniki finansowe. Ale wy obracacie mnóstwem pieniędzy. Ja mówię o ludziach takich jak kierowcy, ja mówię o ludziach takich jak pracujący w handlu i tak dalej, i tak dalej. Oni nie mają takich specjalnych... Jeżeli kierowca objedzie więcej punktów, jeżeli spali przy tym mniej paliwa, jeżeli jest regularnie w pracy, należy mu się za to premia. To niech jeżeli pan to powie, kochany gościu, kierowcom na przykład autobusów miejskich w Warszawie. Niech pan sobie z nimi porozmawia. Premię dostać, no to jest to we wszystkich tych, to jest po prostu trzeba, nie może być skargi, nie może być tego, co jest niewyrabialne w tej chwili, o to chodzi. Taki kierowca zarabia mało. Tak samo jest w handlu, chodzi o inne podejście, bo wy sobie w finansach zarobicie kupę kasy, ale kierowcy, ludzie w handlu i tak dalej, nie ma takich systemów. Oni powinni zarabiać 2-3 tysiące więcej. Powinny być, może z rozwiniętej branży finansów, menadżerowie również branży transportu autobusowego nauczą się tego, że ludziom warto płacić motywacyjne wynagrodzenia, a nie wynagrodzenia za zależnie od tego, czy się stoi, czy się leży, wypłata jest taka sama. No nie, kierowca, który codziennie 8-9 godzin obraca kółkiem, to nie jest, czy się stoi, czy się leży. No nie, tak nie jest. Nie jest. Dlatego ma stałą płacę, a jeżeli dodatkowo ma wysoką frekwencję w pracy, ma w jakiś sposób zoptymalizowane parametry tego, jak tą pracę wykonuje, no to za to dostaje premię. Tak to powinno funkcjonować. Znam wiele firm, wśród między innymi naszych firm członkowskich, gdzie pracownicy z chęcią przychodzą do pracy i pracują, bo czują, że podstawa jest stosunkowo niska, a motywacyjny komponent jest dla nich tak motywujący, że raczej problem jest w drugą stronę. Jak spowodować, żeby ludzie nie pracowali zbyt długo? Jak ich zostawić w domu i pozwolić im wypocząć, żeby byli efektywni przez kolejny miesiąc, dwa i trzy? Ale wiesz, ten motywacyjny komponent to oznacza, że tak zwany wyścig szczurów, że człowiek nie pracuje normalnie, tylko żeby tę wyższą premię jeszcze zdobyć, szczególnie w pracach biurowych, szczególnie w korporacjach. Tak no to często wygląda. Efekt przegięcia. Dostajesz 2,5 tysiąca minimalną krajową, dostajesz jako podstawę, a resztę musisz wydrapać po prostu. Tak dlatego to jest. Na przykład w branży finansowej od kilku lat funkcjonują regulacje, które mówią, że co do zasady motywacyjny komponent wynagrodzenia w żadnym przypadku nie powinien przekroczyć 100% wynagrodzenia podstawowego. Najczęściej on wynosi około 50%, licząc średnią dla różnych zawodów w tej branży. A zatem rozmawiamy o sytuacji, kiedy człowiek zarabia, dajmy na to, 5 tysięcy złotych, a dodatkowy komponent 2,5 tysiąca złotych zależy od tego, jak w tej pracy się sprawuje. Moim zdaniem to dużo lepiej motywuje ludzi do pracy niż belfer, który będzie ich podglądał przez szklane oko w ich komputerze w trakcie pracy zdalnej, albo ktoś, kto będzie im po prostu linijką mierzył efekty pracy, bo ludzie nie lubią być sprawdzani na każdym kroku, nie lubią, jak im się patrzy na ręce. Ten kierowca, o którym pan wspominał, ale tak samo pracownik produkcji, bo z reguły absencja rośnie tam, gdzie spadają kompetencje, on już więcej nie zrobi. To znaczy nie ma takiej możliwości, żeby go zmotywować do wydajniejszej pracy, bo on z każdej strony jest objęty różnego rodzaju monitoringiem, sprawdzaniem, taktem, wydajnością, taki kierowca na przykład, jakością. Tak? Nie, mówię o pracowniku produkcji na przykład. Tam wszędzie są powieszone zegary, które omiernikowują jego wydajność w pracy i sprawdzają, ile ona wynosi. W związku z tym podniesienie jego wydajności do tego, żeby uzyskał tą premię, skończy się w krótkim czasie L4, ale takim obiektywnym, prawdziwym z tego względu. To może dać mu realną, prawdziwą podwyżkę po prostu. Myślę, że taki kierowca też nie wykręci więcej za kółkiem. Jeżeli on pójdzie do innego, nie samorządowej firmy, jaką jest na przykład autobusy warszawskie, a pójdzie na przykład do prywatnego, to on dostanie tam kilkaset złotych więcej. No odczuje to, ale jakościowo to jest żadna cecha. Trzeba generalnie pomyśleć o tym, że płace w Polsce powinny być wyższe. Generalnie dobrze było, gdybyśmy wszyscy zarabiali. Ale może pracodawcy powinni pomyśleć w ten sposób. Ja rozmawiam z wieloma pracodawcami, mam takich znajomych. Wielu z nich mówi coś takiego, szczególnie jak przyjdzie młody, to jest roszczeniowy, to jemu się nie chce, to on ma swoje prawa, to on ma to, to on ma tamto. Inny właściciel sklepu mówi, jak ja nie stanę za ladą, to ja nic nie sprzedam, a jak mam pracownika, to pracownik sprzedaje połowę mniej. Podnieście może pensję w ten sposób. Ta roszczeniowość idzie w dobrą stronę. To jest coś, co obserwujemy u młodych pracowników, na przykład... Kiedyś był taki etos, że to nieważne, że nie zapewniono mi właściwych narzędzi pracy, ochrony słuchu, nie wiem, rękawic, butów i tak dalej. Ja będę pracował, bo będę po prostu pracował. W tej chwili młody człowiek przychodzi, powie to, co mu się należy. Dopiero w momencie, kiedy otrzyma te właściwe środki ochrony osobistej, chociażby co powinno być normą, to dopiero wtedy będzie pracował. Ten rodzaj roszczeniowości jest jak najbardziej według mnie wskazany i jak najbardziej pożądany. To jest zmiana pewnego modelu pracy następuje wraz z wejściem nowego pokolenia na rynek, co nie zmienia faktu, że też dosyć często chorują ci młodzi ludzie. Ale dobrze, dobrze. Jeżeli zapewnimy mu te wszystkie rękawice, bo ja pamiętam te czasy faktycznie. Ja sam pracowałem kiedyś w galwanizerni, jak byłem młodym człowiekiem. O matko Boże, tam nic się w ogóle nie... To było lata 30 lat temu, tam się o nic nie dbało. Ja też pracowałem. Bo ja musiałem mieć kasę po prostu, chciałem zarobić, nie? I tak to wyglądało. W końcu się strułem, mnie wyprowadzili, ledwo przeżyłem. Ale nieważne.
Ale jeżeli ten młody człowiek, bo tutaj mi Łukasz mówi, że on jest takim człowiekiem. No właśnie, Łukasz, porozmawiamy o tobie w takim razie. On ma rękawice, ma wszystko zapewnione, to krzesło i tak dalej. To on dobrze świadczy pracę? To będzie dużo zależało od środowiska, w jakim będzie pracował i od treści jego pracy. Jeśli nie ma pracy, która polega na... ma dużą powtarzalność, kiedy nie czuje się kompletnie anonimowy, bo to są według mnie problemy współczesnej produkcji, że człowiek czuje się kompletnie anonimowy, jest częścią maszyny. On nie istnieje jako Kowalski w tej produkcji, tylko on istnieje jako numer 7, który zawija w papierki na przykład, albo numer 8, który przykręca śrubkę. Jeszcze w latach 90. pracowałem w międzynarodowej korporacji w Niemczech, gdzie wykonywali wszyscy bardzo proste prace. I działało to na psychiki ludzi fatalnie. I powołano na przykład taką, można powiedzieć, instytucję, formę zaangażowania ludzi, która nazywała się inicjatywa racjonalizatorska. Ktoś, kto wymyślił, w jaki sposób poprawimy wydajność tego, co robimy, dostawał, z tego co pamiętam, 10% korzyści, które firma odniosła z tego w pierwszym roku funkcjonowania tego wynalazku. Kilka osób zostało milionerami. Był na przykład gość, który wkładając arkusze blachy do wytłaczarki, wymyślił, że zamiast 3 kształtów na tym samym arkuszu zmieszczą się 4 kształty. Z tego co kojarzę, dostał wtedy 1 000 000 marek. Więc ludzi można zaangażować w bardzo różne sposoby. A, to jest taki, wie pan, to jest kierowca autobusu, nie wymyśli czegoś takiego. Ja nie wymyślę innego stołu tutaj w tym studiu. Panie redaktorze, nie ma rozwiązań uniwersalnych, one size fits all, takie ubranie, które jest dobre i na zimę, i na lato, i na bankiet, i na plażę. No takich rozwiązań nie ma. Każda potrzeba ma swoje wyzwania i z tymi wyzwaniami adekwatnie do potrzeb trzeba się zmierzyć. Panowie, serdecznie wam dziękuję. Mikołaj Zając, dziękuję bardzo. Dziękuję. Oraz pan Kamil Sobolewski, również serdecznie dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Kochani moi, ja sam nie wiem, bo z jednej strony faktycznie można z pracodawcami rozmawiać i mówić, moglibyście dawać więcej kasy, bo pracownicy widzą, że oni tę kasę mają. A z drugiej strony faktycznie te 27 milionów zwolnień i takie liczenie, kunktatorstwo takie, tu przyjdę, tu nie przyjdę do roboty i tak dalej, to też mnie trochę odrzuca. Dobrze, za chwilę kolejny punkt programu, a w nim Łukasz Jasina, rzecznik MSZ. Ambasador Mike Brzeziński został zaproszony do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby wyjaśnić pewne problemy w relacjach polsko-amerykańskich związane z działalnością jednej ze stacji telewizyjnych. Sojusznicy muszą sobie czasami, panie redaktorze, mówić rzeczy trudne. I mówimy sobie rzeczy trudne, co wcale naszego sojuszu nie pogarsza. To jak w końcu wyglądają te relacje ze Stanami Zjednoczonymi? Dopiero co prezydent Biden wyleciał z Polski, rząd pokazał, że to był wielki sukces, teraz wzywa ambasadora, dlatego że niezależne media opublikowały jakiś reportaż. To, co sprzyja podnoszeniu atmosfery, napięcia w naszym kraju, bez wątpienia sprzyja niestety przeciwnikom i sprzyja destabilizacji. Wzywa się ambasadora Stanów Zjednoczonych na dywanik, dlatego że niezależni dziennikarze, niezależne media przeprowadziły bardzo rzetelne śledztwo dziennikarskie i teraz się na tym próbuje zbijać punkty polityczne. To wie pan, to jest ohydne i obrzydliwe. Witam was, kochani, w kolejnej części punktu widzenia. Tym razem rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan Łukasz Jasina. Witam. Kłaniam się, panie redaktorze, i państwu też. No właśnie, wezwaliście, zaprosiliście, jak to potem później zabrzmiało, ambasadora Stanów Zjednoczonych do siebie na dywanik. I jak ta rozmowa wygląda? Co mu powiedzieliście? Nic poza tym, co jest w komunikacie, oczywiście panu, panie redaktorze, nie powiem. Przyznaję się bez bicia, rzeczywiście zmieniliśmy wezwanie na zaproszenie, bo to lepiej oddaje relacje międzysojusznicze. Nawet kiedy sojusznicze rozmawiają o bardzo trudnych sprawach, to jednak rozmawiają po przyjacielsku. A przyjaciół, nawet jak się z nimi kłócimy i mamy o coś pretensje, to się jednak zaprasza, aby sprawę te z nim wyjaśnić. Dobrze, w komunikacie było napisane, jeżeli dobrze pamiętam, że to jest element, ten film w TVN-ie. Nic takiego nie było w komunikacie o TVN-ie i o żadnym filmie. Nie, o tym nie było, tak. Absolutnie. Ale była mowa, ale można to zrozumieć w ten sposób. Wszystko można to zrozumieć w ten sposób, że to, co zrobił TVN, to było obniżenie obronności państwa tak naprawdę i element wojny hybrydowej, ale dobrze sformułowania pamiętam. Tak było? To już jest zrozumienie pana redaktora. Ja powtórzę to, co w komunikacie było opublikowane. Rzeczywiście pewną telewizję z amerykańskim kapitałem o takie działania oskarżono i te sprawy zostały z panem ambasadorem omówione. No, Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To wszystko było w komunikacie. Czyli w takim razie uznajecie, że działania TVN-u... Nic takiego nie uznajemy, panie redaktorze. TVN-u nie było w tym komunikacie. A niech pan ze mną rozmawia jak człowiek, no. Ale rzecznik jest człowiekiem, tylko troszeczkę niestety inaczej musi czasami rozmawiać. Rozumiem. Nie powie nigdy niczego, czego powiedzieć nie chce. To w jakiej Nawet jeżeli sprawie niezwykle szanuję pana redaktora. Dobra, to w jakiej sprawie wezwaliście ambasadora USA do MSZ? W sprawie telewizji z kapitałem amerykańskim, która prowadzi działania, które mogą Polaków bardzo strasznie podzielić, to w dobie pełnoskalowej agresji za wschodnią granicą. Czy ta telewizja nazywa się TVN? Tego panu nie powiem.
panie redaktorze. Pomidor, kochani moi, dobrze, nie będziemy ciągnęli tego. Pomidor jest straszny, ale rzeczywiście w pewnym momencie przynajmniej nas wszystkich rozśmiesza. Ja i pan redaktor akurat tutaj się uśmiechamy. Nie zawsze się uśmiechali do mnie dziennikarze od wczoraj, kiedy nie mówiłem, że ta telewizja tak się nazywa. Ale ja myślę, że nadejdzie moment, kiedy o tym po prostu porozmawiamy szerzej. Na razie stała się bardzo trudna rzecz w polsko-amerykańskich relacjach i poprawiamy te relacje, doprowadzając je do jeszcze lepszego stanu niż do tej pory. Jak zareagował ambasador? Pan ambasador zareagował jak porządny dyplomata. Wszystkiego wysłuchał. Zajmuje się teraz wyjaśnianiem tych spraw w swoim własnym zakresie. Ale zaprotestował, nie zaprotestował. Ta rozmowa odbyła się w bardzo porządnej, miłej atmosferze. Czy w tej samej sprawie rozmawiacie też z Departamentem Stanu USA? Na pewno ja z nim nie rozmawiam, panie redaktorze. Wy jako ministerstwo? Polska rozmawia o wszystkich dobrych i złych elementach polsko-amerykańskich relacji z Departamentem Stanu, zarówno na szczeblu centrali, jak i poprzez ambasadę. Czy dostajecie jakieś sygnały w tej sprawie zwrotne ze Stanów Zjednoczonych? Nie znam takich sygnałów, panie redaktorze. I pan rzecznik się uśmiecha, kochani moi, na pewno tam gadają, na pewno, na 100% mają sygnały. Dzwonią do siebie wzajemnie i mówią, słuchajcie, jak to jest możliwe, że tak jest. Tak to na pewno wygląda. Ja myślę, że bardzo wiele prywatnych rozmów oczywiście na te tematy się odbywa również między urzędnikami. I one są, rzadko to się zdarza, ale ciekawsze nawet niż nasza rozmowa dzisiaj. Czyli nasza rozmowa jest nieciekawa, z tego wniosek? Niestety, ponieważ wszystkiego w niej nie powiemy, więc ma pewne drobne uszczerbki. Czyli urzędnicy z obu stron rozmawiają o tym między sobą, nawet urzędnicy prywatnie. Rozmawiają, panie redaktorze, na temat polsko-amerykańskich relacji i zawsze starają się je naprawić. Albo doprowadzić do jeszcze lepszego stanu, bo przecież bądź co bądź, tak naprawdę problemów mamy niewiele. No i drodzy widzowie, kolejny element. Relacje polsko-niemieckie w tej chwili. Duża część osób z opozycji mówi coś takiego i też paru widzów do mnie pisze na przykład, że no słuchajcie, Ameryka Ameryką, ale Niemcy są obok nas, trzeba z nimi żyć dobrze, bo to jest handel, bo to sąsiad i tak dalej, i tak dalej. Święta prawda, panie redaktorze, trzeba żyć dobrze z Niemcami, tylko życie dobrze z Niemcami polega na tym, że my żyjemy dobrze z Niemcami i Niemcy żyją dobrze z nami i jest to bardziej równościowa, do tego wszystkiego jeszcze obydwie strony się nieco lepiej rozumieją. Dziś się ukazał w Politico artykuł byłego ambasadora, pana von Lonninghoffena, znanego nam wszystkim, który ciągle nie może wyjść ze zdziwienia, że w Polsce istnieje jakieś zastrzeżenie do niemieckiej polityki. Niemcy przechodzą w ciągu ostatniego roku bardzo trudny proces zrozumienia, co tam zostało zrobione źle. Polska bardzo mocno i nasze instytucje państwowe zastanawia się nad tym, co można poprawić w relacjach z Niemcami. Ja naprawdę w tej sprawie jestem optymistą. Czy większym niż w relacjach polsko-amerykańskich, to już jest zupełnie inna sprawa, bo relacje polsko-niemieckie są zupełnie inne przecież niż relacje polsko-amerykańskie. Niemcy są bliżej, ale mamy wiele różnych spojrzeń na tematy choćby polityki światowej. Więcej rzeczy nas dzieli tutaj niż ze Stanami Zjednoczonymi. Mieliśmy jednak określoną niemiecką politykę do lutego 2022 roku. No i czy ona się skończyła? Realnie ta polityka to jest też kolejne pytanie, ale o tym za chwilę. Mhm. Tomasz Bagger, ambasador Niemiec w Polsce, kilka dni temu napisał takiego tweeta, w którym to było do wiadomości o tym, jak minister Błaszczak mówił o tym, że Niemcy finansowały tak naprawdę rosyjskie zbrojenia i to, co się dzieje w tej chwili, ta agresja na Ukrainie. Pan wicepremier Błaszczak miał rację. Miał rację, też się z panem premierem Błaszczakiem zgadzam, ale pan Tomasz Bagger, czyli ambasador Niemiec, powiedział, że to Polska też finansowała w swoim tweecie, kupowała ropę z Rosji, kupowała energetyki z Rosji i w ten sposób finansowała też wojnę. Ja bym powiedział, tak mniej więcej przecytuję sens tego tweeta, to jest bezczelne, ja to mogę powiedzieć jako publicysta, to jest bezczelne zachowanie, przepraszam bardzo. A ja odpowiadając, panie redaktorze, a może troszeczkę jednak będzie dzisiaj mniej dyplomatycznie, ale zobaczymy, jak to pan oceni. Ambasador niemiecki nigdy nie mówi pewne rzeczy przypadkowo i na pewno również przypadkowo nie powiedział tego, co powiedział. Ja mam wrażenie, że pan ambasador próbuje realizować bardzo ważną z punktu widzenia Niemiec politykę, pokazującą, że nie tylko my byliśmy pewne rzeczy winni. Ale ja dopowiem rzecz ważną, panie redaktorze, no jednak nie da się porównywać tego, co robili Niemcy, uzależniający siebie i sporą część Europy od gazu dostarczanego z Rosji, z Polską, która pod różnymi rządami, mniej lub bardziej, pod rządami Zjednoczonej Prawicy trochę bardziej udanie, ale i też pod wcześniejszymi, próbowała się od tej zależności od Rosji uniezależnić. I właściwie w pewnym momencie zostały nam tylko pewne dogasające kontrakty w Orlenie, które i tak już w tej chwili nie są realizowane. To rzeczy są nieporównywalne i nie sądzę, że pan ambasador Bagger o tym nie wiedział. Na pewno wie i na pewno realizuje politykę. Tu się z panem zgadzam oczywiście, takiego relatywizowania. To jest, rozumiem jakoś Niemców w tej sprawie. To jest narracja bardzo często uprawiana w PR-owych relacjach między państwami, panie. Ale co w takim razie, czy nie warto wezwać takiego Tomasa Baggera, ambasadora Niemiec w Polsce, na dywanik do MSZ-u i powiedzieć, słuchaj, kochany panie, przesadził pan, niech pan się trochę opanuje. Wzywanie lub też zapraszanie
ambasadorów, kierowników placówek, to jest bardzo trudna polityka. Podejmowana decyzja jest bardzo często różna. Raz się wezwie, raz się nie wezwie. Nie w każdej sprawie, bo to już chyba nie miałoby sensu. Wzywamy przecież ambasadora Andrzejewa czy pana chargé d'affaires Czasnowskiego z Białorusi. Chociaż doskonale wiemy, jaka jest polska relacja z tymi państwami. W tym wypadku, panie redaktorze, i znowu będę tym rzecznikiem z początku programu, decyzja polityczna o wezwaniu pana ambasadora Bagera nie zapadła. Panie Bager, niech pan waży słowa. Jest pan tutaj ambasadorem. Tylko ambasadorem. Niemiecka dyplomacja słynęła z ważenia słów. Dobra, zostawiamy to w takim razie. Andrzej Poczobut, bo wspomniał pan o przedstawicielu Białorusi w Polsce. Andrzej Poczobut, 8 lat realnego więzienia od dyktatora Łukaszenki. Przebywający w Polsce Swietłana Cichanowska, 15 lat zaocznie. Oraz Paweł Łatuszka, 18 lat. Czy mamy jakiś wpływ w ogóle na dyktatora, żeby on opanował się, przynajmniej jeżeli chodzi o Polaków? Robimy wszystko, co w naszej mocy, a to i tak za mało, panie redaktorze, i to sobie trzeba powiedzieć bez ogródek. Bo różne są systemy dyktatorskie, ale są systemy dyktatorskie, z którymi się można w różnych sprawach dogadywać, ekonomicznych, politycznych. Jak się okazuje, z panem Łukaszenką, mimo wielu naszych prób i możliwości i szans, które Polska Białorusi dawała, porozumieć się nie da. To jeszcze trzeba wspomnieć nie tylko ludzi polskiego pochodzenia, czy skazanych zaocznie, jak Cichanowska czy Łatuszka, ale choćby Alesia Białackiego, który tam też dostał w tej chwili noblista. Ten tyran kazał zlikwidować groby Polaków na Białorusi przecież. No. Jeszcze bardzo wiele rzeczy może niestety ten zły człowiek zrobić, ale my jesteśmy demokratycznym państwem i nie możemy postępować tak jak Łukaszenko. I to jest pewna pułapka. My musieliśmy się zastanowić nad zamykaniem przejść granicznych, bo myślimy o naszych obywatelach i ich życiu, ich pieniądze. Ale częściowo granica jest zamknięta. Czy nie można je zamknąć w całości i przydusić przynajmniej Łukaszenkę? Panie redaktorze, on już jest w tej chwili przyduszany, ale jeszcze trzeba mieć coś na stole. Na przykład? Żeby ta granica jeszcze może zostać zamknięta w mocniejszy sposób. Mogą być wyciągnięte wobec Łukaszenki zupełnie inne sprawy, ale przecież mówić tutaj, panie redaktorze, nie będę, bo przecież nie tylko pan i sami patrioci oglądają ten program. A macie jeszcze jakieś tak elementy w zanadrzu? Zawsze są jakieś... To czemu je stosujecie do tej pory? Czy jeszcze ten punkt kulminacyjny nie nadszedł z ich strony? Ma wojnę prowadzą. Panie redaktorze, przez chwilę będę analitykiem, że punkt kulminacyjny tych konfliktów jeszcze stanowczo nie nadszedł. Tajemniczo brzmi dzisiaj rzecznik, kochani moi, czyli mając coś jeszcze w zanadrzu, nasze ministerstwo, nasze państwo w dyskusjach z Łukaszenką. Oczywiście na mnie powie tego pan minister, ale dobrze, że coś takiego jest. Kolejny element. Jakie są nasze relacje z Węgrami? Mamy ogromny problem z Węgrami, to już od dawna, i to od roku, i dobrze o nim wiemy, i dobrze o nim mówimy wszędzie na całym świecie, i mówimy o nim Węgrom. Ale w dalszym ciągu jesteśmy sojusznikami w ramach NATO, w ramach Unii Europejskiej. Odbywały się spotkania Grupy Wyszehradzkiej. No wprawdzie ostatni szczyt na szczeblu ministrów spraw zagranicznych odbył się na początku grudnia. Ale mamy tutaj panią ambasador, była pani prezydent Węgier także na szczycie B9. To nie jest tak, że z uwagi na taką, a nie inną działalność szefa węgierskiego rządu będziemy narażać całość stosunków z Węgrami na szwank. Ale czy Węgry są wiarygodnym partnerem? Na przykład nie chcą wpuścić do NATO Szwecji i Finlandii w tej chwili. Zwlekają z ratyfikacją. No przecież kwestią naszego bezpieczeństwa jest wpuszczenie Finlandii i Szwecji do NATO. A oni akurat tego nie chcą zrobić. Pan premier Morawiecki takie zobowiązanie od premiera Orbana otrzymał i Polska będzie się starała je wyegzekwować. Ależ pan jest dzisiaj już słynny. Na litość boską. Dobrze. Kolejny element. Litość boska się przydała, pan rację. Pan premier i pan prezydent z wizytą w Arabii Saudyjskiej, w krajach arabskich w tej chwili. O co chodzi w tych wizytach? Wiele spraw. Kwestie bezpieczeństwa. To są jednak sojusznicy Stanów Zjednoczonych. Państwa bardzo znaczące. Państwa, gdzie musimy przeciwdziałać rosyjskiej dezinformacji. Państwa, w których mamy ogromne interesy gospodarcze. Akurat wizyta pana prezydenta, pamiętam, była jednak wizytą multilateralną, bo to była ONZ-owska konferencja. Także bardzo ważna, bo dotykająca spraw tych państw, które nasza część Europy bardzo mocno zaniedbywała przez wiele lat. A teraz musimy bardzo często ich obywatelom tłumaczyć, że to jednak nie my i nie Europa odpowiadamy za problemy żywnościowe, za problemy energetyczne i że wojna na Ukrainie wcale nie jest przez nas spowodowana. Bardzo ważna ofensywa Polski w tym świecie, który był przez wiele lat z jakiegoś powodu przez nas organizowany. Mój szef minister Rau leci za 2 dni do Korei i Wietnamu. Także kolejne państwa, gdzie od pewnego czasu odbudowujemy nasze relacje i pokazujemy, że jednak mamy coś temu światu do zaoferowania. Panie ministrze, panie rzeczniku, to jest tak, że na przykład Niemcy prowadzą w Polsce politykę. To jest jasne i oczywiste. Robią to również Rosjanie. Ja mam wielu znajomych na Zachodzie i z ich tonu, z rozmowy z nimi wynika coś takiego. Mogłaby się ta Ukraina poddać, mogliby oddać już te ziemię na wschodzie. Byłby święty spokój. Tak na przykład mówią Włosi. Wielu Włochów, nie wszyscy. Nie wszyscy, tak, ale generalnie większość Włochów. I podobnie panuje przekonanie we Francji, w Niemczech też jest takie przekonanie. Co my wszędzie. Czy my powinniśmy zacząć... Niemcy mają fundacje na przykład w Polsce, przez które też realizują różne rzeczy. One są finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec. Czy my mamy takie narzędzia, których moglibyśmy... Mamy ich zbyt mało, panie redaktorze, ale teraz mamy już ich więcej niż jeszcze kilka lat temu, bo w ogóle zajęliśmy się ich tworzeniem.
Na przykład dziennikarzy, którzy by na nas przychylnie pisali. Mamy dziennikarzy, coraz więcej, którzy nas przychylnie piszą, panie redaktorze, ale nie odrobi się tego, co zaniedbywaliśmy przez 30 lat myślenia o tym, że nic wielkiego się już w świecie nie zdarzy przez kilka lat. Niemcy kupowały za ciężkie pieniądze, że tak powiem, wydawały ciężkie pieniądze, tak to raczej ujmy, wydawały ciężkie pieniądze na promocję swojego kraju i wpływanie na innych. My też to możemy robić przecież. My bardzo wiele zyskaliśmy w ciągu ostatniego roku dzięki naszym obywatelom i państwu po tym, co robiliśmy. Więc na Ukrainie jest zdecydowanie lepiej niż było, ale uczmy się i róbmy to, panie redaktorze, i w ogóle to róbmy. Róbmy to, tak jest. Zgadzam się z panem całkowicie. Ja już muszę powoli kończyć program. Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, był naszym gościem. Bardzo. Dziękuję panu serdecznie. Kochani moi, piątek, piąteczek, piątunio. Weekend uznajemy za otwarty. Naprawdę, przemyślmy sobie wszystkie te sprawy, które są. Widzicie, co się dzieje. Mówię o uczniach, mówię o dzieciach, mówię o tym, co się dzieje w szkołach. To jest dramat, to jest dramat. Ja wam obiecuję. Będę w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, w przyszłym tygodniu będę o tej sprawie będę mówił na 100%. Wrócimy do tematu alkoholu, który jest bardzo, tam mam na myśli piwa na przykład, czy innych alkoholi, które jest bardzo... Tak, narkotyki, tak, jest to wszystko łatwo dostępne, tak, zgadzam się z rzecznikiem, absolutnie. No tak nie może być, no. Łukasz Szaftański wydał dzisiejszy program, dziękuję ci Łukaszu. Dziękuję Szymonowi, realizatorowi, a ja zapraszam was na wydarzenie 18.50, które poprowadzi Piotr Witwicki. A ja widzę się z wami w następnym punkcie widzenia w poniedziałek o 17.30. Miłego weekendu. Marzy mi się nowy iPhone 14 z trybem akcji do stabilnych i płynnych ujęć z ręki. A gdybyś myślała przypadkiem też o wymianie swojego iPhone'a na nowy, to w Plusie zrobisz to bez problemu i zyskasz. Przynieś swój iPhone do Plusa i kup nowy wymarzony iPhone 14 Plus. Dzień dobry, ja w sprawie energii odnawialnej. A hasło pan zna? Jakie hasło? Świstaki lubią wiatraki? Oczywiście, że znam. Musi pan je powiedzieć. Świstaki lubią wiatraki. Żbiki podziwiają fotowoltaiki. Proszę was, proszę tam. A łasice szanują wodne prądnice. W PGE mamy wszystko. Elektrownie wodne, wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Being a Mandalorian is not just learning about how to fight. You have to know how to navigate the galaxy.